To będzie biegowa niedziela w regionie. Szykują się dwie duże imprezy, w których weźmie udział łącznie kilka tysięcy osób. Szykują się też utrudnienia na drogach w kilku miastach. Biegacze będą mieli na drogach pierwszeństwo przed kierowcami. Łukasz Kądziałka. Bieżnia na stadionie śląskim czeka na przyjęcie kilku tysięcy biegaczy. Ponad 7 tysięcy danych numerów startowych. I to rzeczywiście będzie, będzie rekord. Ilu zawodników wystartuje, tego nie wiadomo, bo faktycznie bieganie długodystansowe związane jest czasami z kontuzjami, przypadkami losowymi. Mimo to w najbliższą niedzielę na linii startu stanie ponad 6 tysięcy uczestników zawodów na trzech dystansach – maratonu, półmaratonu i biegu ultramaratońskiego. Przebiegną po raz kolejny przez cztery miasta – Chorzów, Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śląskie. W związku z trwającymi inwestycjami drogowymi i kolejowymi w Katowicach. Trzeba było zmienić trasę. Ona nie różni się bardzo od tego, co było dotychczas. Mniej więcej 3 km trasy zostały wytyczone innymi drogami, jednak nadal będzie można przebiec m.in. obok spotka i strefy kultury. Z tego powodu trzeba spodziewać się utrudnień. Odczują je zarówno kierowcy, jak i pasażerowie komunikacji miejskiej. Drogi będą zamykane już przed godziną ósmą, a otwierane sukcesywnie po przebiegnięciu ostatniego uczestnika. Orientacyjnie utrudnienia powinny zakończyć się około godziny 14. Mniejsze będą w Gliwicach, bo tu odbędą się zawody o skromniejszej skali. W niedzielę o godzinie 10 rozpocznie się 10 edycja półmaratonu Gliwickiego. Jego uczestnicy ponownie rozpoczną rywalizację przy arenie. I biegną tymi najpiękniejszymi ulicami miasta, zahaczając o bardzo atrakcyjne też punkty, którymi warto się pochwalić: czyli Gliwicka Starówka, czyli Park Chopina, czyli Palmiarnia. Na dystansie 21 km wystartuje ponad 800 osób. Chwilę po godzinie 13 powinno być już po utrudnieniach. Wszystkie informacje o zmianach w organizacji ruchu można znaleźć na stronach internetowych obu biegów.